Witajcie kochani, tutaj Andrzej, właśnie wychodzę, w sumie już wcześniej wyszedłem z komisariatu drugiego w Bielsku-Białej. Byłem tutaj na przesłuchaniu z moim adwokatem. Właśnie też z tej okazji chciałbym wam podziękować za możliwość właśnie tego, że nie byłem tutaj dzisiaj sam. Dziękuję wam właśnie za pomoc finansową. No i co? Co mogę wam powiedzieć? No, przesłuchanie jak to przesłuchanie. Powiedziałem co widziałem. No i jak się okazało, policjanci śledzą i redakcję Rebel 24 i redakcję Czujnego. Także śledzą, policjanci oglądają i są na bieżąco. Także co, no sprawą się zajmą. Co do sprawców zbezczeszczenia flagi Polski w Bielsku-Białej, jakieś tam postępowanie, nie wiem jak się to fachowo nazywa, jakieś, nie wiem, rozpoznawcze, nie wiem, nie znam się na tym, jest w toku w celu sprawdzenia, czy doszło do przestępstwa. Cześć Sylwia. Sylwia, jak chcesz, to możemy się gdzieś ustawić, to pojedziemy na kawę. No, i co wam jeszcze mogę powiedzieć? No takiego krótkiego live'a tylko chciałem zrobić, że już jest po przesłuchaniu. Dopiero co wyszedłem. Mój adwokat pojechał. Przede wszystkim wyraził swoje jakby uznanie dla mieszkańców Bielska-Białej, że powiedział, że bardzo dobrze, że są tacy ludzie, że istnieją tacy ludzie, którzy walczą o to, o co walczą bielszczanie. I co, nie ma co przedłużać tego live'a. O, właśnie jadą nasi obserwatorzy. Pojechali. No. Że co, no. Chyba kończę, no bo... A, Sylwia, stój tam albo co? Albo na stację. Dobra, to ja idę na stację benzynową poniżej. Tam koło Maka. No to chyba tyle, no bo nie ma co się rozwodzić nad przesłuchaniem. Załączyłem oczywiście na pendrive'ie materiały, nagrania i zdjęcia z tych wyczynów sprawców. Które zostaną dołączone do akt ewentualnej sprawy. No i co, no idę się napić gdzieś kawy, a wam jeszcze raz dziękuję naprawdę za to wsparcie finansowe, że nie musiałem tutaj być sam, nie mam wprawy w przesłuchaniach kompletnie, no także też nie chciałem nic palnąć głupiego, także bardzo dobrze i dziękuję też Patrykowi, adwokatowi, który tam był ze mną. No, to żegnam się z wami, życzę wam udanego dnia, jest świetna pogoda. Trzymajcie się, kochani.